Witajcie kochani, zapraszam bardzo serdecznie do oglądania mojego kanału Ewa w Turcji, do subskrybowania i do lajkowania. Cześć kochani, dzień dobry, mam słoneczko akurat za sobą, tak więc troszeczkę mnie nie będzie widać, aczkolwiek jakbym przesunęła moją kamerę, czy będzie lepiej? No troszeczkę jest światełko. Dobrze, niech tak zostanie. Kochani, ostatnio dostałam komentarz. Witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Oczywiście się nie przywitałam. Witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Witam wszystkich cieplutko. Zobaczcie, u mnie za oknem jest słońce. Nie potrafiłam ustawić kamery, żeby po prostu było mnie dobrze widać, ale mam nadzieję, że światło nie świeci za bardzo. Głos, że też mnie słychać, mam nadzieję. Tak więc, kochani, mamy który grudzień? Dzisiaj już jest 16 grudzień, tak? W Turcji jaka jest pogoda? Pogoda jest bardzo ciepło. Około 17-18 stopni, powiedzmy, ja powiedziałam w Turcji, ale to chyba raczej będzie w Izmir niż w Turcji. Ponieważ w innych częściach Turcji, tak jak na przykład nie wiem, Erzurum, Kars, w tamtych stronach Rosji, właśnie w bliżej Rosji, tam mamy śnieg. Tak więc jeśli chodzi o Ankarę, to chyba trzeba było się zapytać Moniki z Ankary. Zapraszam serdecznie też na jej kanał Ankara moimi oczami. Bardzo sympatyczna dziewczyna. Tak więc musielibyśmy się jej zapytać właśnie, jaka jest pogoda tam. Jeśli chodzi o Izmir, zobaczcie sami, jest piękne słoneczko. Na zewnątrz Wam nie będę pokazywała, ostatnio tak nie wychodziliśmy na zewnątrz, ponieważ tak jak ostatnio wspomniałam, mieliśmy lekcje, mamy lekcje przez internet, tak więc praktycznie jest tak, że większość czasu siedzimy w domu z dziećmi. Jeżeli wychodzimy, to powiedzmy tylko na 2-3 godziny załatwić swoje takie sprawy, które mamy ogólnie do załatwienia, nie wiem, typu szybkie zakupy, jakiś tam szybki wypad do parku. Tak więc troszeczkę tych filmików będzie właśnie z naszego domu. Aczkolwiek w tygodniu ciężko jest gdziekolwiek wyjść, nie wiem, nad morze. Mogłabym wyjść nad morze, ale tak faktycznie teraz mieliśmy troszeczkę deszcz, więc siedzimy w domu. Kochani, chciałam poruszyć taki temat, nie zawsze mama idealna. Dlaczego chciałam taki poruszyć temat? Ponieważ ostatnio dostałam komentarz od pewnej osoby: twoje córki potrzebują uwagi, a ty je odrzucasz i lekceważysz ich potrzeby. Dlaczego ja w ogóle się zastanawiałam, pozdrawiam oczywiście tą osobę, która napisała ten komentarz, ale ten komentarz jest dla mnie całkowicie absurdalny, że ta osoba, pisząc taki komentarz, tak naprawdę mnie nie zna. Oczywiście, że mnie nie zna, bo jeżeli bym nie znała, to czegoś takiego mi nie napisała. Więc ja dzisiaj chciałam poruszyć taki temat właśnie odnośnie mam. Nie zawsze mama idealna. Zacznijmy tak. Idealna mama, jaka to jest mama? Oczywiście idealna mama nie musi wstydzić się swojej urody, przemijającej urody. Idealna mama nie wstydzi się swojego wieku, przemijającego wieku. Nie musi bać się o pracę, o warunki, jakie zapewnia swojemu dziecku. Idealna mama nie jest zmęczona. Nie skarży się, że jest trudno. Czy jesteśmy taką idealną mamą? Idealnym człowiekiem, a idealną mamą nigdy nie będziemy. Można tak powiedzieć, że nie będziemy. Idealna mama ćwiczy jogę, jest ekonomiczna, znajduje czas dla siebie, łączy macierzyństwo z pracą zawodową. Niektóre mamy tak, potrafią łączyć macierzyństwo z pracą zawodową, takie mamy serdecznie pozdrawiam.
Ja natomiast jestem w domu, ponieważ moje dzieci potrzebują mojej opieki, potrzebują mojej pomocy, mojego zaufania, no do wszystkiego. Po prostu staram się dla dzieci moich dać mój cały świat, tak? Bo dla mnie dzieci są najważniejsze. Nasze oczekiwania w stosunku do samej siebie pochodzą z naszego wnętrza, pragnień, ambicji, postanowień, jak również z oczekiwań innych osób, na przykład męża, mamy, czy teściowej, czy sąsiadów. Jaka jest wystarczająca dobra mama? Wystarczająco dobra mama jest zazwyczaj oddaną matką, która zatrzymuje się w biegu codzienności, tak? Zwalnia tempo swojego życia, zwraca uwagę na siebie, na swoje wnętrze, odczucia, zmieniające się ciało. Gdzieś tam to nasze ciało się zmienia. Nie wiem, niektórzy tyją, niektórzy bardzo chudną. Natomiast macierzyństwo i tak jak u mnie na przykład było, ja dużo przytyłam, dalej walczę z tą wagą właśnie, żeby ją zrzucić. Wystarczająco dobra mama, zmieniające ciało, tak jak powiedziałam, karmienie dziecka, przewijanie, ząbki, spacery, robi to wszystko w sposób naturalny, tak? Nie jest to jakieś wymuszane, właśnie, nie wiem, patrzenie się na dziecko, karmienie. Ogólnie, co to jest macierzyństwo? Macierzyństwo jest to ogromna odpowiedzialność. Chyba tego nikt nie zaprzeczy, tak naprawdę. Naprawdę, jednak w to, co najważniejsze, wyposażyła nas natura. Co potrzebujemy dać dziecku. Mama jest kontenerem dziecka. Dlaczego tak napisałam? Dlaczego tak chciałam powiedzieć, że mama jest kontenerem dziecka? Ponieważ mama ogólnie jako kobieta potrafi dać wszystko swojemu dziecku. Trzeba sobie zaufać. I nie oznacza to wcale, że nie można się złościć, nie można się smucić, nie można nakrzyczeć na dzieci. To już jest zupełnie co innego. Nikt nie jest idealny. Dziecko też nie jest idealne, oczywiście. Nasze pociechy. Aczkolwiek jest to niemożliwe nawet, żeby człowiek był idealny. Jeżeli ktoś mnie tak w ogóle zobaczył właśnie, nie wiem, w jednym z filmików, że jestem nieoddaną mamą, że nie zwracam uwagi na swoje dzieci, że lekceważę je, to jest naprawdę bardzo śmieszne dla mnie, ponieważ dzieci są, tak jak ja wcześniej już powiedziałam, dla mnie są wszystkim. Każda matka wie, jak wygląda w ogóle całkowite macierzyństwo. Macierzyństwo tak naprawdę porusza emocje najsilniejsze, jakie ma kobieta. Masywne i te podstawowe, tak więc każda z nas ma prawo być nieidealną, tak. To samo, jak nieidealne są nasze dzieci. Tak, my nie jesteśmy idealni, idealni nie będziemy, chociażbyśmy się no, nie wiadomo jak starali. Takich osób po prostu nie ma. Jeżeli są, to one i tak będą dla innych ludzi, i tak będą nieidealni. I tak zawsze będzie jakiś tam błąd, czy nie wiem. Negatywność właśnie jeśli chodzi o drugą osobę, zawsze ktoś tam właśnie powie, że jesteśmy nieidealni. Tak więc, kochani, otworzyłam trochę taki temat tabu. Tak naprawdę, chciałam tylko powiedzieć, że ja nie jestem idealną mamą i chyba każdy raczej, no nikt chyba taką idealną mamą nie jest. Idealną mamą staram się być dla swoich dzieci. Po prostu chcę dać wszystko, co mam, co posiadam. Chcę, żeby właśnie mieli jak najlepiej się rozwijali. To chyba każda matka z nas właśnie chce dla swojego dziecka jak najlepiej. Tak więc na takie komentarze raczej chyba nie zwracajmy uwagi. I kochani, chciałam też Wam powiedzieć, nie jestem idealną, nie będę idealną mamą.
czy nie wiem, żoną nawet, bo też się tyczy właśnie macierzyństwo, ogólnie związek małżeński, patrzenie się na dom, nie wiem, pilnowanie domu też właśnie jako prace domowe nigdy nie będą idealne, chociaż staram się bardzo, żeby w domu było czysto. Dzisiaj godzina jest, akurat ten filmik, który nagrywam, jest godzina w 8:30, gdzie poszłam spać o godzinie 3, bo oglądałam jeszcze film, który mnie wciągnął. Tak więc obudziłam się o godzinie 7, postanowiłam właśnie teraz nakręcić dla Was filmik, zrobiłam, nastawiłam pranie. Nie wiem, zaraz też będę sprzątała mieszkanie, tak więc dzieci moje jeszcze śpią. Także mam chwilkę właśnie taką dla siebie i też właśnie chciałam Wam powiedzieć, że nie jestem idealną, nie mam zawsze posprzątane idealnie, chociaż bardzo bym to chciała, bo czystość w domu bardzo lubię. Cały czas człowiek robi, cały czas sprząta, cały czas zajmuje się tymi pracami domowymi. Próbuję też w jakimś tam stopniu znaleźć czas też dla siebie, tak? Po prostu jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują i odpocząć, i znaleźć czas po prostu dla siebie, tak? Tak więc, kochani, dzisiaj zakończę ten filmik taką moją niedoskonałością, że tak powiem. Idealna mama, idealna kobieta nie istnieje. I chociaż nie wiem, jakbym się starała, i tak będzie zawsze mnóstwo negatywnych komentarzy od Was, ale i tak Was kocham, i tak dziękuję Wam bardzo, że jesteście ze mną. I też napiszcie komentarze, jak Wy staracie się być idealną mamą. Czy jesteście, czy Wam się to udaje, czy łatwo można połączyć pracę zawodową a macierzyństwo. I czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym moim vlogu. Do zobaczenia!